Nowe oszustwo na szczepienie. Nie dajcie się nabrać. Oszustwo na szczepienie. Fałszywa strona mówi o 300 zł za przyjęcie preparatu. Nie, prezydent Andrzej Duda nie wypłaci 300 zł za zaszczepienie się przeciw COVID-19. Kto uwierzy w nieprawdziwą informację krążącą w sieci, może zostać okradziony. Oszuści wyłudzają hasła do bankowych kont, tworząc witryny niemal identyczne jak te należące do państwowych instytucji i banków. Przed fałszywą stroną gov.pl COVID.pl ostrzegł zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego CSIRT, działający przy Komisji Nadzoru Finansowego. Jak wyjaśniono, za jej pomocą oszuści oferują 300 zł za zaszczepienie się przeciw COVID-19. Jeżeli wprowadzicie tam swoje hasło do banku, trafi ono bezpośrednio do oszustów, którzy wykorzystają je do kradzieży środków. Nie dajcie się nabrać, przekazał CSIRT. Program wsparcie nie istnieje. Nie dostaniesz 300 zł, lecz padniesz ofiarą kradzieży. Wygląd strony jest łudząco podobny do rządowych witryn. Użyto na niej polskiego godła i napisu gov.pl, używanego przez państwowe instytucje. Internauci, którzy na nią trafili, czytają: odbierz 300 zł za szczepienie od prezydenta Andrzeja Dudy. Pieniądze mają pochodzić z nieistniejącego programu wsparcie, uruchomionego rzekomo 12 stycznia 2022 roku. Oszukańcza strona informuje, że otrzymają je wszyscy Polacy, którzy przeszli pełen cykl szczepienia. Kto nabierze się, że otrzyma środki za przyjęcie preparatu, trafi do miejsca, w którym można zalogować się do aplikacji BankID. Wyświetlone zostają loga największych polskich banków, a po wybraniu jednego z nich ukazuje się spreparowana strona, łudząco podobna do tych oryginalnych, administrowanych przez finansowe placówki. W Polsce szczepienia są darmowe, ale rząd nie wypłaca pieniędzy użyto tych samych czcionek, co na prawdziwych witrynach banków. Pamiętano również, aby umieścić ostrzeżenia przed kradzieżą pieniędzy przez telefonicznych oszustów. Na fałszywej stronie zamieszczono także linki do mediów społecznościowych, przekierowania do podstron, zasoby dotyczące COVID-19, czy darmowe szczepienie, jak i informacja o międzynarodowym doświadczeniu, jakie ma posiadać BankID. W Polsce szczepienia przeciw COVID-19 są darmowe, ale państwo nie wypłaca pieniędzy za przyjęcie preparatów. Obywatelom przysługuje certyfikat umożliwiający wejście np. do restauracji czy ośrodków kultury ponad limit osób wyznaczony rządowym rozporządzeniem. Opracowanie: Wiktor Kazanecki,